Hej wszystkim, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Piradiusz i zapraszam do kolejnego odcinka Stalkera Zewu Prypeci. Moi drodzy, tunel Prypeci 1, jesteśmy już w drodze, a właściwie na początku drogi do samej Prypeci, do mojej ulubionej planszy w grze. Tylko teraz tak, chłopaki już się niecierpliwią, ale chwileczkę, spokojnie. Dobra, mamy całą ekipę przy sobie. Mamy Włóczęgę, mamy Wano, mamy Zulusa i mamy Sokołowa. Moi drodzy, to co się tutaj wydarzy, no może być różnie. Może być różnie, nie gwarantuję, że ktokolwiek przeżyje z towarzyszy. I co będzie po drodze, zobaczymy. Dobra, moi drodzy, żeby nie przedłużać, ruszamy. Sprawdzę tylko jeszcze, nasz ekwipunek, jak to wygląda i powinno być ok. Dobra, już chłopaki, już spokojnie. Ja się może przełączę na strzelbę. Myślę, że będzie to bardziej adekwatne do tych warunków. Coś mi tutaj strzeliło, ale może mi się wydaje. Dobra, czyżby już coś się szykowało na nas? Dobra, chłopaki nic nie widzą, więc pędzimy sobie do przodu. Okej, snorki. Oberwał. Dobra. Zulus dał radę. O ty dziadu, chodź tu, chodź. No i uciek, no. Pięknie. Dobra, szybka wymiana amunicji. Chłopaki już tam polecieli. Kurczę, wiecie co, żałuję, że... O, schowek. Dobra, weźmiemy to sobie. Żałuję, że nie można tutaj wydawać komend swoim towarzyszom. To by się bardzo przydało w tym momencie. Nie ma takiej opcji, nie ma też opcji leczenia ich, co może się przyczynić do zgonów. Czy ja coś słyszałem? Znaczy, słyszeć coś na pewno słyszałem, tylko pytanie, co to było. Dobra, zajrzyjmy może jeszcze tutaj do tego wraku. Nie ma nic, dobra. Okej, idziemy dalej. Zapewne musimy dotrzeć do tych wrót. Dobra, nie wygląda na to, żeby jakieś... żeby coś mogło nas tutaj zaskoczyć w tym momencie. A, jednak są jeszcze szczupki. Dzięki. No kurczę. Guzik gdzieś nie. Skubaniec tam trochę krwi zabrał. Dobra. Dobra. Wiecie co? Czekajcie, tam jeszcze jakieś. Widzę wrota. Ciśnij guzik, co? Spokojnie, spokojnie. Gdzie się śpieszycie? Do swojej śmierci. Dobra. Nie wiem, co jest za tymi wrotami. Tego się uzbroję w ten sposób. Wykonamy szybki zapis. I teraz możemy otwierać. Ja się już przyszykuję. Tylko wiecie, jak to z tymi granatami moimi jest. Mam nadzieję, że teraz nie zbabolę. Nie zderpię. Dobra. Nie biegnij. Pięknie. Dobra. Chodźcie, wkraczamy do trudnych warunków. Mam nadzieję, że ten kombinezon wytrzyma. O, tu widzę coś, kolejny schowek. Tak sprytnie pochowane. Dobra, wiecie co, będę to zbierał. Będę to zbierał, bo to może się naprawdę przydać. Czy ja tam coś jeszcze widziałem? Nie. Ale okej. Dobra, kolejny etap. Oby te... O kurczę, dobra, wpadłem, ale nic by się nie stało w sumie. Rany, tu jest anomalia. Co to jest? Wódka. Zobaczmy, czy da się to jakoś ominąć. Leki. O, faktycznie. Jest tutaj co nieco.
usiane anomaliami, ale żadnych artefaktów nie widzę. Znalazłem przejście. Dobra, oby żaden z was się w to nie wpakował. Dobra, pójdziemy za nim. Powinien nas poprowadzić całkiem sprawnie. I dobra, udało się. Dobra, jak wygląda stan naszego kombinezonu? Całkiem nieźle, daje radę. Czyli się sprawdza, co mnie bardzo cieszy. Chłopaki, robimy błąd, że idziemy wszyscy w grupie. Czy ja tam widzę szczurek? Dobra. Pięknie, na razie chłopaki pięknie sobie dają radę. Oby tak było dalej. Dobra, nikt jeszcze nie padł. O, szczurek. Był. Bezpośrednio się nie da. Dobra, chwila. Czekaj. Bez obaw, prawdziwi faceci nie boją się wchodzić od tyłu. Zulus, twoje poczucie humoru trochę mnie niepokoi. Czekaj, ja się może ustawię do ciebie przodem. I ty mnie z tą długą lufą. Dobra, nie celuj we mnie. Zresztą wszyscy we mnie celują. Dobra, czekajcie. Okej. Okay. Czyli nic nie było. No! Ale jednak. Jednak się skubane uchowały. Nie wiem jak. Musiały pojawić się już po wybuchu. A, jednak jeden oberwał. Dostań się do Prypeci. Aktualizacja zadania. Musi otworzyć drzwi, aby przejść dalej. Aha. Dobra. Wciśnij guzik, co? Spokojnie. Jeszcze się naginiecie. Chociaż mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że wszystkich jakoś uda mi się wyprowadzić. Pewnie, że nie gra, bo jest... O kurczę. Dobra. Na spokojnie. Powoli. Do diabła z tym wszystkim. Nie mogę się doczekać, aż stąd wyjdę. Czemu? Całkiem fajne miejsce, całkiem klimatyczne. Całkiem przyjemne. O, ty dziadek. Skąd on? Czy on zeskoczył z góry? Tak to wygląda. Dobra. I kolejny szybki zapis. Moi drodzy, będę tutaj często zapisywał. Bo naprawdę boję się, że umrą mi towarzysze. Zostało... Chwila. Nie, są wszyscy. Dobra. Czy da radę ich jakoś podleczyć? Ja nie mam ochoty na rozmowę. No nie da rady. No dobra, trudno. Skoro tak, to nie gwarantuję, że przeprowadzę was... Nie martw się, pilotowanie to bułka z masłem. Akurat. No, cóż. Dobra. Oszt! Okej. Dobra, ja zginąłem, Zulus nie żyje i chyba ktoś jeszcze. Dobra, trzeba naprawić ten błąd. Swoją drogą zastanawiam się, czemu nie mieliśmy... czemu nasza postać nie miała kombinezonu założonego. Okej. Dobra. Jeszcze raz, na pewno tam coś wyleciało, z tamtej strony. I nie mam pojęcia, gdzie jeszcze.
Ale czekajcie, czy przeciwnicy tam są? To jest moje pytanie. Czy oni już tam są, czy oni się pojawiają dopiero... Oh fuck. Dobra. Leczcie, leczcie. Dobra, przeładowujemy. Amunicja się kończy. Cholera. Jest włóczęga. No niestety, kolego. Długo to ty nie pożyłeś. Chociaż i tak nie jest źle. Właściwie nie było źle. Co to jest w ogóle za broń? SWU MK2. Unowocześniona wersja karabinu snajperskiego. Mhm. Całkiem potężny karabin. Tylko szkoda, że amunicji nie ma. W takim razie jak... Jak on z tego strzelał? W takim razie się nie dziwię, że zginął, skoro nie miał amunicji. No dobra. Widzę, że ma też jeszcze pistolet jakiś. Co to jest? Kora. W sumie nic nadzwyczajnego. Dobra, oddamy mu go. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o... Jak to się nazywały? O włóczęgę. Dobra. One chyba nigdy nie mają dość. Zerknijmy, czy coś tam jest dalej. Nie widzę. Ale może nasza lornetka powie nam coś więcej. Chyba nie. Chyba nie. Dobra, chłopaki, zrobimy tak. Czy ja chcę tu wykonać szybki zapis? To jest pytanie. Okej. Okay. Decyzja została podjęta i... I tak już zostanie. Chłopaki, nie... Nie śpieszcie się. Zwłaszcza, że słyszałem snorki kolejne. No tak. Zostaw go, zostaw go, zostaw. Już, już, już. Chłopie. Dobra. Żyją. Jest. Ładnie. Wszyscy nie żyją. No, kolego, otwieraj. Dobra. O, skrzyneczka. Dobra, aktualizacja zadania, co mnie bardzo... I amunicja, to mnie jeszcze bardziej cieszy. Tu też coś nie gra. Dobra, wiecie co, zrobimy w ten sposób. Nawet jeżeli mam dodatkową amunicję. Co nie gra? Brama jest zamknięta. Ale okej, okay, to nie jest wielki problem. Trzeba tylko zrobić... Oh fuck. Dobra, zrobimy to tak. Obym tylko rzucił w dobrym momencie. I w złe miejsce rzuciłem. A nie, posypały się jak kręgle. Pięknie. A niech mnie coś pięknego. Wiedziałem, że nic nie powie. Dobra. Całkiem nieźle, moi drodzy. Całkiem nieźle nam idzie. Trzy osoby przeżyły do tej pory. A jesteśmy już prawie w Prypecji. Prawie. Właściwie to pod Prypecią jesteśmy. Tylko wiecie co? Dobra, chłopaki i tak mają włączone latarki, więc pewnie i tak ściągniemy na siebie uwagę czyjąś, jeżeli coś tutaj będzie. Ale nic nie widzę. Dobra, możemy iść. Teraz moje pytanie. Hola, 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 hola. Dobra, tam jeszcze coś się kręci. Dobra, stójcie, stójcie, stójcie. Gdzie wy idziecie?
Chcę ogarnąć to miejsce. To jest dosyć ciekawe, tylko że... Czy tam możemy wejść? Tam coś jest? To nie jest wcale tak źle. Kolejna anomalia. Popatrzmy. I ten nerwowy śmiech. Dobra, czekajcie, wejdziemy. Ta ścieżka może być twoją ostatnią. Dobra, ostrożnie, nie wpadnij tam w anomalię. Okej, jest przejście. Miejmy nadzieję, że nie prowadzi w jeszcze bardziej zabójcze rejony. A ja sobie sprawdzę, co jest tutaj. Wódka. Ej, nie wchodź tam, to odcięty teren. No proszę. Kombinezon Sewa. 10 kilo. To nam nic nie daje w sumie. Ale mamy amunicję do tej broni. I to mi się podoba, ale czekajcie. Mam maksymalna waga plus 4. Czy będę w ten sposób? Nie. Promieniowanie nic mi nie zrobi. W gruncie rzeczy ten kombinezon jest gorszy niż to, co mamy w tym momencie, bo mamy ulepszoną sewę. Tylko zastanawiam się, dlaczego ten kombinezon tutaj jest. Okej, okay, dobra. Nie będę myślał po prostu, bo to czasem boli. Dobra, zajmiemy się dalej eksploracją tego. Chyba, że gdzieś tu coś będzie. W sensie jakiś wróg. Czy to, że będzie wróg, to na pewno, to jestem przekonany o tym. Na stówę. O nie. Dobra, co my tutaj mamy? Rek zasilania. Chyba będziemy musieli podłączyć te drzwi. O, widzę jakiś ładny artefakt. Dobra, czekajcie. Czyżby to było tu? Jest. Co to jest za... Meduza. Dobra, zobaczmy, co ta meduza nam oferuje. Promieniowanie minus 2. Mamy już teraz promieniowanie minus 3 od skrętaka, więc nie jest to nam potrzebne, ale dobrze mieć coś takiego w razie czego. I kolejna wódka. Strasznie dużo tutaj alkoholu. Dobra. Wiecie co, to jest strasznie irytujące, że oni sobie tak samowolnie łażą. Nie pomaga mi to w żaden sposób. Dobra, wiecie co? Ja bym może zapisał grę. I mamy tam następne wrota. Dobra, zobaczmy jeszcze, coś tutaj jest. Jest! I się potknął biedaczek. To, co ja chcę zrobić, to obejść w ogóle tą lokację i zobaczyć... Dobra, wiem, że tam są... Też brak zasilania. Czyli to trzeba zasilanie... To zasilanie trzeba doprowadzić i to najpewniej będzie tutaj. Natomiast ja chcę jeszcze obejść sobie dookoła i zobaczyć, czy czegoś nie znajdziemy. Chłopaki biegną za mną, chociaż tyle dobrze. O tyle dobrze, że się, powiedzmy, słuchają. Dobra, pusto. Generalnie pusto, nie ma nic. Nic wartościowego tutaj nie widzę, chyba że... Nie. No dobra. Tu mamy jakieś wrota, które i tak są zasypane. Nic tu nie zrobimy. Tam jest jeszcze jakiś korytarz. Jakieś dziwne dźwięki słyszałem. Nie, też pusty. Okej. Okay. Dobra, chłopaki, wracamy do włącznika.
czy tam do tego transformatora, nie wiem jak to się nazywa. Dobra, zanim odpocznę, to może się napiję herbaty. Podoba mi się to, że chłopaki ubezpieczają w ten sposób, że ustawiają się całkiem fajnie, dzielą sobie wszystko na sektory. Fajnie to wygląda. Czyli generalnie faktycznie ja bym był odpowiedzialny w tym momencie za ten sektor. Vano miałby ten sektor, Sokołow tutaj, a Zulus pilnowałby tyłów. Całkiem fajnie to rozwiązane. Całkiem fajnie to wygląda. Dobra. No, z tym przeżyciem to jest kwestia dyskusyjna. Właściwie co to jest w ogóle? To... to urządzenie. Co to? Ono już było wcześniej. Nie mam pojęcia co to jest. O! Jest też tutaj. Nie chcę powiedzieć, że wygląda jak kadzi do piwa, ale tak... powiedzmy, że trochę mi się kojarzy. Dobra, żeby nie przedłużać. Tu jest drabinka, więc najpewniej możemy wejść tu. Ostrożnie z tym, dobra? No dobra. Wykonam szybki zapis, żeby nie było. No dobra. Wszyscy gotowi na to, co się stanie? 9? O, fuck. No, pięknie, kto to się pojawił? To Zulus. Nie żyje. A, cholera, Zulus. Łobuzie, musiałeś? To było w planie. Okej, jesteśmy ponownie. Teraz już wiem, co nas czeka i wiem, z której strony zagrożenie będzie, więc możemy się jakoś ustawić dogodnie. Mam nadzieję tylko, że chłopaki to przeżyją. Gdzie ze snajperką do moich? Dobra. O kurczę. Nie, 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 nie. Jasna cholera, gdzie jesteś? Naprawdę? Poważnie? Nie, nie ma rzucania granata. O fuck! Kuśmać. Gdyby nie ten granat. Jasna cholera. Zabili nam Zulusa. Co to jest? Antidotum. Niech będzie. To się może przydać. I coś jeszcze? Dobra, to by było chyba na to. Nie, dobra, granat jeszcze weźmiemy sobie. Zulus, skubańcu, dlaczego mi to zrobiłeś? To sobie też weźmiemy. Broni Zulusa nie będziemy brać. To jest jednak zbyt ciężki karabin, zbyt niecelny. Zresztą w sumie niespecjalnie za nim przepadam. Nie stosowałem go jakoś za często. Co ty masz? Ty widziałem, że masz snajperkę. I to byłoby całkiem fajne, aczkolwiek w sumie już jedną snajperkę mamy. Zresztą ona być może lepsza jest od... Nie jest lepsza. Znaczy nie, nie jest lepsza. Okej, no muszę się na coś zdecydować, bo jednak... Chociaż nie, nie mam tak wcale dużo jeszcze tego ekwipunku. Jeszcze mam kilogram w zapasie. Dobra, co ty jeszcze masz?
Okej. To sobie weźmiemy. Bo mamy Siga, więc ta amunicja przyda mi się do Siga. I zaraz do was wrócę. Okej, jestem z powrotem i możemy przystąpić do przeszukiwania ciał. Dobra, co my tutaj mamy? Nic nadzwyczajnego, więc nic nam się nie przyda. Gdzieś tu, tu jesteś, dobra. Okej. Tamten chyba też miał amunicję do Siga, jeżeli się nie mylę. A mogę się mylić? Mylę się, tak jest. Okej, jeszcze tylko zerknę sobie, jak to wszystko wygląda. Dobra, amunicja nie jest najlepiej. No ale dobra, jakoś tam jest. Moi drodzy. Mamy, kto przeżył? Sokołow i Iwano. Czy można z tobą w ogóle pogadać? Będę z tobą szczerze. Później pogadamy, kolego. No dobra. Moi drodzy, jak to wygląda? Jak wygląda sytuacja? Przełączyliśmy ten pieprzniczek, Wichajster. Przekierowaliśmy... Czy my przekierowaliśmy prąd do tego wejścia? Drzwi zablokowane. Okej, czyli znaczy, że musimy wrócić tam. Zablokowane i nie ma guzika. Coś mi mówi, że ktoś będzie musiał się przejść do sterowni. I to pewnie jestem ja. Czyli tam mamy. Dobra. Jakoś mnie to nie dziwi, że to my akurat jesteśmy tym szczęściarzem, który tam się wybierze. Moje pytanie jest tylko takie, co się tam stanie. Nie wpadną w anomalię. Tego myślę, mogę być pewny. Zobaczmy, co my tutaj mamy. Apteczki! Cudownie. Ziom, nie zatrzymuj się. Osłaniam cię, więc o nic się nie martw. No właśnie to mnie martwi, że ty mnie osłaniasz. Nie no, w sumie dali radę. Dali radę chłopaki do tej pory. Połowa zespołu zginęła. Druga połowa jest jeszcze ze mną, ale... Dobra. Moi drodzy, ja tutaj zakończę ten odcinek. Zobaczymy, co jest tam za drzwiami, co się stanie, jak otworzę te drzwi, bo podejrzewam, że coś się może jeszcze stać. I nasza ekipa może się jeszcze wykruszyć, także różnie to może być. Dobra, moi drodzy, do zobaczenia, do usłyszenia, trzymajcie się, cześć!